W tym zadaniu mamy do rozwiązania następujące równanie trigonometryczne. Żeby je rozwiązać, to musimy się pozbyć tych dużych argumentów 4x, 6x oraz 10x. Możemy zauważyć, że argument 10x jest sumą 4x plus 6x. W związku z tym możemy spróbować zastosować w tym zadaniu wzór na sinus sumy dwóch kątów, mianowicie wzór z tablic. Naturalnych, sinus alfa plus beta, że to jest sinus alfa cosinus beta plus cosinus alfa sinus beta. Możemy inaczej zapisać. Sinus 10x właśnie z wykorzystaniem tego wzoru, czyli lewą stronę mogę przepisać bez zmian. 4 sinus 4x cosinus 6x równa się, a po prawej stronie dwa razy. I teraz sinus 6x cosinus 4x. Sinus 6x, cosinus 4x plus teraz na odwrót argumenty, czyli znowu dwa razy sinus 4x, cosinus 6x. No i jeszcze mamy plus 1. Przenosimy teraz wszystko na lewą stronę, może poza jedynką, i widzimy, że mamy tutaj takie same wyrażenia. Sinus 4x, cosinus 6x mamy w tym miejscu. Sinus 4x, cosinus 6x wzięty dwa razy, tu mamy cztery razy, czyli cztery takie obiekty minus 2 takie obiekty to będą 2 sinusy 4x, cosinusy 6x i jeszcze minus to wyrażenie, czyli minus 2 sinusy 6x, kosinusy 4x, równa się 1. Możemy tu wyciągnąć dwójkę przed nawias, albo wręcz podzielić to równanie stronami przez dwa. Otrzymamy wtedy sinus 4x, kosinus 6x, minus sinus 6x, kosinus 4x, równa się 1 druga. Czyli znowu praktycznie wzór na sinus sumy dwóch kątów, tylko że z minusem. No i taki wzór mamy dla sinusa różnicy kątów. Sinus alfa minus beta to jest sinus jednego kąta cosinus drugiego minus cosinus tego pierwszego razy sinus drugiego. Czyli skoro my tutaj mamy sinus 4x cosinus 6x minus, no to będziemy mieli sinus 4x minus. 6x. Sinus różnicy dwóch takich kątów to jest takie wyrażenie. Czyli to się równa 1 druga. Odejmujemy i otrzymujemy, że sinus 2x na minusie, bo 4x minus 6x to jest minus 2x, równa się 1 druga. Sinus minus alfa to jest minus sinus alfa, czyli możemy ten minus wyciągnąć przed sinusa i napisać, że to jest po prostu sinus 2x, to się równa 1 druga. Czyli stąd wynika, że sinus 2x ma być równy minus 1 druga. No i takie równanie już teraz możemy rozwiązać korzystając z wykresu sinusa, możemy narysować sinusoidę na przedziale od 0 do 2 pi. Narysuję te punkty szczególne, dla pi pół mamy wartość 1, dla 0 oraz pi wartość 0, dla 3 drugich pi mamy minus 1 i potem dla 2 pi. Znowu 0, czyli nasza sinusoida wygląda w ten sposób, i my zastanawiamy się, gdzie sinus przyjmuje wartość minus 1, 2. No i minus 1, druga przyjmuje w tym punkcie oraz w tym punkcie, i ma to miejsce dla pi plus pi 6, czyli dla 7, 6 pi, a tutaj 2pi minus pi 6, czyli dla 11, 6 pi. Dla takich dwóch argumentów sinus alfa jest równy minus jedna druga, czyli my możemy napisać, że nasz kącik, który jest równy 2x, 2x musi być równy albo tyle, czyli 7 szóstych pi. My tutaj nie, ma, nie mieliśmy ograniczenia co do przedziału, na którym mamy rozwiązać to równanie, czyli rozwiązujemy go dla wszystkich xów rzeczywistych, czyli napiszemy, że 2x jest równe tyle. Plus. I ta sytuacja powtarza się okresowo co 2pi, czyli plus 2K lub 2x musi być równe tyle, czyli 11 szóstych pi plus tak samo 2K i to K to jest dowolna liczba całkowita. No i teraz stąd wynika, że x jest równe. Dzielimy to równanie stronami przez 2 i otrzymujemy 7 12 pi plus pi. I tak samo w tym równaniu wychodzi, że x jest równe to wszystko na 2, czyli 11/12 pi plus k No i to jest pełne rozwiązanie tego równania trigonometrycznego.